W 1947 roku błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko otrzymał depeszę od księdza arcybiskupa, który napisał: „Przyjeżdżaj, bo praca czeka”. Musiał opuścić Wilno w pośpiechu, gdyż odjeżdżał ostatni transport do Polski Ludowej. Starając się o pozwolenie na wyjazd, dowiedział się o zamiarze władz radzieckich o wywiezieniu go na wschód. Głównie za kurs katechetyczny, na którym okazało się, byli uczestnikami podstępni szpiecy. Uzyskał pozwolenie na wyjazd, ale bez swojej biblioteki liczącej około 1000 książek. Pozwolono mu zabrać tylko 500 egzemplarzy. W końcu sierpnia, po odprawieniu ostatniej mszy świętej w Ostrej Bramie, opuścił Wilno, łudząc się, że wyjeżdża na krótki czas i że powróci do Wilna niebawem. Jeszcze na dworcu w Wilnie ksiądz Sopoćko zauważył inny transport, do którego ładowano więźniów politycznych, wśród nich także kapłanów. Niestety nie mógł nawet do nich podejść, by zamienić kilka słów na pożegnanie, gdyż pilnował ich patrol radziecki. Ksiądz Michał jechał do Polski ostatnim z Wilna transportem razem z księdzem kanonikiem Adamem Sawickim, który po paruletnim pobycie na zesłaniu powrócił do Wilna. Jechali przez Kowno i Prusy Wschodnie, spustoszone i zrujnowane. Zatrzymali się na kilka dni w Insterburgu, dawniejszym wykruciu polskim, które obecnie jako miasto leżące w obwodzie kaliningradzkim nosi nazwę Czerniachowsk. Transport zatrzymał się na parę dni, by przeładować wszystko z wagonów szerokotorowych do wąskotorowych, jakie kursują w Polsce. Ksiądz Michał wykorzystał czas na zwiedzanie okolic. Wśród ruin natrafił na niezniszczony kościół katolicki, w którym zastał radzieckich żołnierzy grających w karty. Upominając się o szacunek do miejsca modlitwy, wdał się z nimi w dyskusję, przekonując o istnieniu Boga. W tę rozmowę włączyli się przypadkowi przechodnie. Ponieważ następnego dnia była niedziela, ksiądz Sopoćko zaprosił wszystkich na mszę świętą, którą postanowił odprawić w wagonie. Na Eucharystię przyszli wszyscy towarzysze podróży i spora grupa ocalałych mieszkańców wykrucia oraz żołnierze radzieccy i jeńcy niemieccy pracujący przy odgruzowywaniu miasta. Po mszy świętej od pewnej staruszki, Rosjanki, otrzymał kawał chleba z serem na drogę i podziękowanie od niej za możliwość modlitwy. Chodząc wśród ruin, spotkał na pół obłąkaną Niemkę, która po utracie całej rodziny chodziła po zgliszczach spalonego swojego domu. Na widok księdza Michała rzuciła mu się do nóg i prosiła o modlitwę za swój naród. Po kilku dniach transport dotarł do granicy polskiej, którą przekroczyli 5 września. Jechali przez Korsze, Olsztyn, Ostrołękę i ostatecznie dojechali do Białegostoku. Tu ksiądz Michał przywitał się z arcypasterzem Romualdem Miałbrzykowskim, z księżmi profesorami seminarium, którzy przyjechali wcześniej. Niestety musiał sam poszukać sobie mieszkania. Było to bardzo trudne, gdyż Białystok był zniszczony w 60%. Chwilowo zatrzymał się w pokoiku, który miał być aulą wykładową seminarium. Właściwie to zostawił tam tylko swoje rzeczy, gdyż otrzymał polecenie włączenia się w misję w diecezji pińskiej, której zarząd po polskiej stronie mieścił się w Bielsku Podlaskim.
Z radością udał się przez Siemiatycze do Ostróżan, gdzie zastał księdza Stanisława Bielawskiego i księdza Mariana Jacewicza, z którymi przez parę tygodni września przeprowadził misję w kilku okolicznych parafiach. Szczególnie w pamięci pozostały mu misje w Miłkowicach, gdzie z księdzem Marianem Jacewiczem pracowali intensywnie przez prawie cały tydzień. Niestety, posługę misyjną przerwała choroba, zapalenie okostnej i ksiądz Michał musiał udać się do Warszawy na operację, gdyż w Białymstoku nie było komu jej wykonać. Powojenna rzeczywistość zrujnowanej ojczyzny nie była łatwa, ale o tym w kolejnym odcinku. Zapraszam.